kim jest człowiek i kiedy człowiek zaczyna być człowiekiem? To jedno z największych pytań XXI wieku. Jedno z najtrudniejszych. Ale od tego mamy filozofów, żeby właśnie z takimi pytaniami mierzyli się. Jeden z nich, Joanna Różyńska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, spróbuje na te pytania odpowiedzieć na najbliższej kawiarni naukowej 19 marca o godzinie 18 przy skwerze Hubera. Czy zarodek to już człowiek? Kiedy powstaje człowiek? Czy zarodek to już ludzkie życie? Czy jest osobą? Czy ma takie same prawa jak my? A może to tylko grupa komórek? Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do dyskusji na te fascynujące bioetyczne tematy. Dzięki rozwojowi biologii i medycyny możemy dzisiaj manipulować zarodkami ludzkimi pozaustrojowo. Możemy je badać, możemy prowadzić na nich badania naukowe. Możemy również przygotowywać je do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W przyszłości być może będziemy w stanie zmieniać genom zarodków, ulepszać je, czynić je zdrowszymi, mądrzejszymi, żyjącymi dłużej ludźmi. Te wszystkie nowe wyzwania biomedycyny stawiają przed nami problem odpowiedzi na pytanie, czym, a może kim jest ludzki zarodek. Zapraszam do dyskusji na ten temat.